Siemaneczko, mordeczki. Dzisiaj będzie film, który nie będzie pewno miał dużej ilości wyświetleń z tego względu, że kanał jest o tematyce rolniczej, a dzisiaj będziemy się zajmowali bardziej tematem, którym ja się zajmuję, czyli nagrywaniem filmów rolniczych i będziemy porównywali kilka kamerek. W tej chwili nagrywam z kamerki Xiaomi 4K, to jest normalna 4K, nie żadna z plusem i pierwszy raz nagrywam tą kamerą w standardzie PAL, czyli na 50 klatkach na sekundę Full HD, nie? Zawsze nagrywam w standardzie NTSC, który nie jest za bardzo polecany jakby na Polskę. NTSC nagrywam dlatego, że telefony nagrywają NTSC. No i potem jak się nagrywa w pomieszczeniach, to jest takie migające światło, a ten standard PAL właśnie... Tu chodzi o to, że herce prądu w Stanach Zjednoczonych są inne, a inne są w Polsce i dlatego potem jakby ten klatkarz musi się zmieniać, żeby to światło nie migało, to o to w tym chodzi. Ale z tego względu, że ja bardzo często wam dogrywam jakieś ujęcia, rozstawiam sobie, mam dużą kartę pamięci z telefonu, czy tam z dwóch telefonów rozstawiam, no bo wiecie, ja bym nie był w stanie tego nagrać, a ja chcę tak nagrywać, jak nagrywam, bo ja też czerpię jakby z tego przyjemność. Jak siądę sobie gdzieś tam, wiecie, potem w zimę i przeglądam sobie, jak te maszyny pracują, jak ta ziemia się przesypuje, no jest jakby, te rolnictwo też jest jakąś tam, prawda, moją pasją, no i lubię po prostu te maszyny jakby w pracy obserwować, więc dlatego nagrywam często też telefonami gdzieś ze statywów, no a telefony nie mają tej możliwości przestawienia i tam jest w standardzie właśnie wbity ten standard NTSC, czyli wtedy w 1080, żeby nie tracić dużo pamięci, ja nagrywam głównie w 30 klatkach na sekundę i w tych 30 klatkach to obrabiam, nie? Także teraz tak, bierzemy kamerę tą na głowę i opowiem wam parę rzeczy, bo chciałbym wymienić tą kamerę, sekunda. Ja mam nadzieję, że opanowałem, trzeba będzie trochę wyciąć. Także mamy dwie kamerki. Mamy GoPro Hero 7 w wersji Black. Aha, dobra, w tą stronę. Pożyczyłem od Pawła, kumpla, pozdrawiam serdecznie. Dzięki w ogóle za użyczenie, bo tak jak mówię, zastanawiam się, nie chcę tutaj nic uszkodzić, bo to nie jest moje, też nie chcę tak jakoś tam szarpać czy coś, ale najistotniejsze rzeczy chcę tutaj pokazać. Tu za obiektyw coś się tak przycięła. No wyłaś. Bardzo ciasna ramka. Dobra. Czyli mamy tak, siódemkę i dziewiątkę. Ktoś mi już tutaj dzwoni. Czy to moja żona? Nie, tata. Zaraz oddzwonimy. Także mamy siódemkę i dziewiątkę. I teraz tak. Pierwszy temat. Dziewiątka jest dużo wyższa. Nie czytałem jakichś specjalnie danych... dużo wyższa, dużo większa. Nie czytałem jakichś specjalnych danych technicznych, ale tutaj kolega, właściciel tych kamer opowiedział mi, że prawdopodobnie mamy tutaj OIS, czyli optyczną stabilizację obrazu w dziewiątce. Czyli to jest to samo, co ja mam w Samsungach. Właśnie Samsungi, S-ki, S8, S9, S10. Dalej potem już nie drążyłem, bo to są za drogie rzeczy, bo ja je dosyć często niszczę. Czyli tu prawdopodobnie ta stabilizacja obrazu jest realizowana przez OIS, czyli tą optyczną stabilizację obrazu. I w przypadku, na przykład, tu wam mogę zaraz wrzucić, w przypadku nagrywania bardzo drżących maszyn rolniczych nie jest to też do końca super, ale fajnie ta soczewka płynie, zachowuje się to trochę jak gimbal podczas chodzenia i nie potrzeba do tego potem gimbala. Ale teraz tak, minusy, jeżeli chodzi o tą dziewiątkę, no to tak, nie mówimy tutaj o cenie, bo cena jakby no gra rolę, no ale te kamery też jak wychodzą nowe, no to po jakimś czasie tanieją. Tutaj jest wbudowany ten klips do montażu. Jest to z jednej strony fajne, 8 ma tak samo, bo można wymienić sobie baterię szybciutko. Czekaj, jak to jest? Tą, czy w którą? Aha, w ten sposób, dobra. Bardzo mocno to trzyma. Także można sobie wymienić bez problemu baterię bez czego? Bez wyciągania ramki. Bez wyciągania ramki. I to jest bardzo fajny plus, jak gdzieś masz coś ważnego do nagrania, pada bateria. Także z tym to spoko. Ale w przypadku
ramki, kamera raz, że jest bardziej chroniona, a dwa, co się stanie w przypadku, jak tutaj się wyłamie. Tutaj widzimy, że mamy cztery śrubki, ale być może jak się gdzieś za tymi śrubkami wyłamie, to mamy do zmiany całą obudowę i to do najtańszych nie należy, nie? Tutaj, jeżeli chodzi o tą dziewiątkę, jest ten wyświetlacz jeszcze z przodu. 9 Black. Mamy ten wyświetlacz tutaj z przodu. Natomiast nie ma możliwości wymiany tutaj ochrony obiektywu, nie? A w siódemce, jeżeli tutaj się pociągnie i przekręci na bok, mamy tą całą ochronę soczewki, mamy możliwość po prostu wymiany, nie? No ale minus jest taki, że musimy zastosować tutaj ramkę. Tutaj prościej to jest. Nie trzeba tak mocno szarpać. Także prościej jakby się tutaj to otwiera. Dużo prościej. Pytanie, ile będzie trzymała bateria? Jeżeli chodzi o te Xiaomi, z której teraz nagrywam, to bateria trzyma bardzo długo, około 2 godzin. No czyli weźmiemy teraz sobie siódemkę i dziewiątkę. Może zaczniemy od tej siódemki, bo ona najbardziej by mnie interesowała ze względu na gabaryty. Chociaż nie powiem, dziewiątka w ogóle nie wchodzi w grę, bo to jest zbyt świeża kamera i zbyt droga dla mnie. Ale być może ósemka też by nie była, no nie byłaby głupia ze względu na to, że masz dostęp z boku do po prostu tej pokrywki. To jest bardzo wygodne, jak coś tam szybko nagrywasz. A to było strasznie drażniące w tych wszystkich kamerach. Przepraszam, do wymiany karty pamięci czy baterii trzeba wyciągać to z ramki, a jak masz gdzieś tam mało czasu, bo przepraszam, gdzieś tam akcja trwa, to wiemy, jak to wygląda. Także dobra, no zaczynamy od siódemki, wsiądziemy z tym do ciągnika. Nie ma sensu z tej kamery, bo jak wiecie, tu jest strasznie duży przester, bardzo słabo to dźwięk nagrywa, a mi chodzi głównie o nagrywanie w ciągniku, żeby było coś słychać, a właśnie na tej kamerze, na której teraz, którą mam na głowie, jest nędza. Czyli zmieniamy na siódemkę i bierzemy ją na głowę. Jesteśmy już na kamerze GoPro 7. Miałem trochę małe problemy, zaraz wam o nich opowiem. Tylko wezmę kamerę na głowę i mam nadzieję, że uda mi się ją jakoś logicznie ustawić, żebyście coś widzieli. Już będziecie mieli jakieś porównanie obrazu i dźwięku do tego, co było tam. W tamtej kamerze mam, kurczę, zaznaczone, w jaki sposób mam mieć ją, kurczę, ustawioną. No ale mam nadzieję, że tutaj szerokość obiektywu pozwoli na tyle. Słuchajcie, miałem taki problem, że ani jedna, ani druga karta pamięci nie chciała mi działać. Ja zawsze w mojej kamerze po prostu robiłem to w ten sposób, że wkładałem kartę pamięci, zamykam, włączam i mogę nagrywać. I używałem w ten sposób tej mojej kamery z rok lub półtorej, nie wiedząc o tym, że ona ma zapadkę, że tą kartę powinno się wcisnąć, a tutaj po prostu klapka jest do tego stopnia gruba, która dociska tą kartę i absolutnie nie ma takiej potrzeby, nie? I sformatowałem dwa razy w różnych formatach te karty pamięci, wrzucam do siódemki, wrzucam do dziewiątki, nie ma takiej opcji. Dobra. Przesiadamy się do ciągnika, tutaj zaraz jeszcze nagram z tej kamery, tak żeby był jakiś odsłuch, przejedziemy się kawałek, wejdziemy na pełne obroty, nagramy tłumik, bo ja muszę za chwilę się skupiać na innej pracy, ale no może ktoś będzie chciał YouTube'ować sobie kiedyś, więc mu się przyda, bierzemy fardraka, nie będziemy tego rozgrzewać, on będzie dzisiaj później chodził, tutaj konstrukcja, muszę wam o tej konstrukcji też nagrać filmik, no i zobaczymy, mam nadzieję, że w miarę jest ustawiona. Tak na pałę, bo mówię, nie mam tutaj w tej mojej starej kamerze mam ustawione po prostu. Postaram się mówić normalnie, bez żadnego krzyczenia. Ciągniki są u nas głośne, także będzie, myślę, takie logiczne porównanie tych kamer. Przejedziemy się kawałek, wejdziemy na te pełne obroty, nagramy tłumik. Denerwuje mnie to potem, jak mam na tej mojej kamerze, muszę się drzeć, żeby to w jakiś sposób nagrywać, prawda? Także mamy 2000 obrotów. Tutaj zaraz z tej kamerki dogram, jak to wygląda właśnie na tych 2000 obrotów, czyli praktycznie na pełnym gazie. Czy da się w takich warunkach jakoś logicznie to nagrywać i odsłuchiwać?
tutaj wezmę kamerkę na tą samą wysokość, żebyście słyszeli podobny temat. Czy po prostu nie ma sensu absolutnie inwestować takich tam dużych pieniążków w te kamery, prawda? No to GoPro pewno 9, teraz nie wiem czy 2000 na nią starczy. 8 myślę, że koło 1200-1500 obrotów byśmy kupili, ale 1200-1500 obrotów byśmy kupili, ale mi właśnie chodzi nie tyle o nagrywanie, bo tam nagrywanie, jeżeli tutaj soczewka nie byłaby taka zniszczona, byłoby całkiem znośne. Wiadomo, że tutaj kwestia jeszcze obiektywu dochodzi, jasności obiektywu. Wydaje mi się, że 8-9 będzie miała dużo jaśniejsze obiektywy. No i takie właśnie porównanko sobie tutaj zrobimy. Także wracamy na podwórko, nagramy jeszcze tłumik. Tu będzie takie porównanie tłumika, zaraz na 9 też to nagram. O. Było przepalić, a szkoda paliwa. No i teraz 7 tłumiczek. Xiaomi 4K. Xiaomi 4K, test zamykania drzwi. Trzymajcie się za uszy. GoPro 7, siadamy i testujemy zamykanie drzwi. Ogólnie spoko wyświetlacz, tej mojej to takich kolorów nie ma, tutaj zator nawet całkiem fajnie wygląda. A my testujemy trzask drzwi, który mnie bardzo zawsze przy obróbce filmu, czy to w zetorze, czy tutaj irytował. Także na dole będziecie mieli podpis, co z jakiej kamery, to akurat było z GoPro 7. No a ja sobie tutaj porównam. Teraz mamy 7, mamy 8, jeszcze w dane techniczne spojrzę. Mamy 7, mamy 9. No i logika by podpowiadała wybrać 8. Ani w jedną, ani w drugą. 7 teraz właśnie jak na nią patrzę jest spoko. Nie wiem czy, jeżeli 8 by miała tu właśnie wyświetlacz, to jest fajne, bo no fajnie jakby siebie człowiek widzi, ale z drugiej strony ciekawe ile to baterii będzie żarło, nie? To jest kolejny taki temat. Mam nadzieję, że w 7 też się to da nagrać. Byłem już, oglądałem plik 7. Mimo wejścia naprawdę na pełne obroty tego ciągnika świetnie słychać, bo ja w ten sposób teraz, jak teraz to nagrywam, w żaden sposób nie muszę się wysilać, tylko po prostu mówię do siebie. Oczywiście rozmawiam często sam ze sobą, bo lubię rozmawiać z mądrymi ludźmi, he he he. No ale śmiechem, żartem, kurde, to jest, wiecie, na tej mojej kamerze mocno nie jest, słabo bardzo słychać. Potem ja się męczę nawet przy tej obróbce, bo nie mam... O, mamy 2000 zaraz obrotów. Nie mam po prostu satysfakcji jakby takiej z tego nagranego materiału, bo to jest tylko kwestia sprzętu, a jakby czas i energia włożona w nagranie jest po prostu identyczna. Mamy ponad 2000 obrotów, maksymalne obroty tego ciągnika to jest... O. 400. Teraz jedzie 42 km na godzinę i w tej chwili ten ciągnik jest głośniejszy niż oglądany przez was
przez was oglądane często Zetor. Natomiast normalnie praca w przypadku opryskiwacza, tutaj wcześniej nawracałem, odbywa się gdzieś tak mniej więcej na 200-400 tysiąc, tak 800 obrotów, a wysiew nawozów odbywa się na takim biegu i na 1900 obrotów. No i porównywałem do tego tą siódemkę, no to z siódemki ten dźwięk był naprawdę fajnie. Ta kamera wygłuszyła ten dźwięk tego huczącego ciągnika i fajnie wyizolowała mój dźwięk, w sensie to co mówię, tak, czyli mój głos. No i tu już mamy nawrotkę. Zetor jest troszeczkę cichszy niż Farmtrak, tak na pierwszy odsłuch. No najcichszy z ostatnio, którymi ciągnikami jeździłem, w sensie takimi starszymi, no to był ten Marcina Fendt 612. Dzisiaj wam wrzucałem z niego film. No i myślę, że za chwilę tutaj możemy kończyć. No mam włączono tutaj ten Hyper Smooth, czyli tą stabilizację obrazu. Teoretycznie powinna być ona tutaj, ciekawe jak to będzie wyglądać, powinna być ona tutaj niby optyczna, ale ja na te dane techniczne nie patrzyłem. O to nieraz jak się pracuje, nie? No tak masz i co chwila się odwracasz. No ciekawe jak to będzie tutaj nagrane, czy to będzie płynne. No i też ciekawe jak tutaj się sprawdzi ten klatkarz, no bo tak jak mówię, pierwszy raz nagrywam na tych, no tam kiedyś jakaś tam jedna próba była na tym klatkarzu 50 i 24. I teraz jeszcze tylko szybko przerzucimy kamerę na GoPro 7, żeby nagrać tutaj ten trzask zamykania drzwi. O, tutaj rodzice przywieźli pieska, bo przejechał go samochód i ma złamaną nogę, ma w gipsie nogę, nasz Reksio. O, tata tutaj działa, trochę słomy mu wrzuci, a ja tutaj przerzucam wam zaraz kamerę na no to akurat było słabe, nie wiem jak tutaj z zewnątrz na przykład włączyć, nie wiem jak tutaj z zewnątrz, może tym bocznym guzikiem, bo wygasł mi ten ekran z przodu. Nie wiem czy ósemka też ma wyświetlacz, bo tutaj pięknie siebie widzę i to jest naprawdę fajna opcja do takiego właśnie nagrywania vlogów, bo może wtedy bardziej się człowiek patrzy w obiektyw, a ten nieraz, kurde, zakatarzony jestem taki, że masakra, no, że po prostu łatwiej, nie, jak widzisz siebie nagrywać. Także dobrze, no możemy chyba to małe zakończenie zrobić, czyli ja dziękuję za obejrzenie. Na takiej kurde mycy dzisiaj zostawiłem czapkę u koleżanki. Już nieważne. Bierzemy teraz jeszcze siódemkę i postaram się nagrać ten trzask drzwi. No i porównanie takie wam nałożę, jak to będzie wyglądało w przypadku właśnie tej mojej kamerki za tam 300 z groszem z outletu.